Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Dużo krzyku. G-klasa dalej. Jeźdź G-klasa. Amarok zostaje tylko z nim. Przebijcie mu opony, niech tam zostaje. To jest... Zaczęli do nas strzelać, dobra. Pełny ogień. Oni strzelili pierwsi. Freeze do mnie napisał. Okej, bo dzwoni do mnie telefon. Allo. O, dzień dobry, panie Gaspaccio. To akurat on dzwoni. Jest taka sprawa, że jestem właśnie na komendzie i wyobraża pan sobie, Gaspaccio, że oni chcą mnie wsadzić do pierdla? A coś żeś zrobił? Podobno strzelałem się i chcą, żebym się pytałem, czy mam skorzystać, chcę skorzystać z prawa do konwoju. A strzelałeś czy nie? No nie. A sprawa do konwoju? Aż tak dużo ci grozi? No właśnie, nie wiem dlaczego, ja nie rozumiem, chciałem tylko biżuterię kupić. A ile ci grozi? No chciałem kupić za $70 to, co mi pokazywałeś. Ile ci grozi od siatki? No za $70, no. A, okej, kurwa. No to normalnie, jak chcesz, to bierz ten konwój i tutaj mamy ekipę zgraną, także luz. No dobra. No a jakby były... Taki, bo ja się zgadzam się na ich warunki, jeżeli pan Gaspaccio tak... A wiesz, kiedy planują to zrobić? No nie wiem, no. Ciężko mi powiedzieć. Czyli tak w przybliżonym terminie nie wiadomo kiedy. Dobra, rozumiem. Dobra, ale zgaduję, że w jak najszybszym czasie bym chciał z tą list pogadać jeszcze na ten temat, no. Dobra, postaram się zrobić to pilnie, aczkolwiek jedno auto mam uziemione, ale zaraz to ogarnę. No dobrze. Dobra, no dobrze. Hej. Długo tu zejdzie jeszcze? Może, troszkę, niestety. Wiesz, zawsze mogę wyciągnąć drugie auto. No to wyciągamy drugie, go. I jak z tym skończycie, to go wstawcie tam do tyłu przy szafce i Elo, niech to stoi. Dobra, chłopy, bierę ta furę i się skręcamy, bo mamy biznes do załatwienia. Konwój będzie. Ta, pisał do mnie. Tam to nie jest tak szybkie jak G-klasa, ale i tak zasuwa 200, 10, 20. No i ładne. Bardzo ładne, jak mówisz, że jedyne takie, to już w ogóle. Konwój. A nie, mówiłem o tym aucie, co ja wyciągnę. Nie wiem, ile jedzie. Wiem, że Jaguar. Konwój, kurwa. Ta. Gdzie kozak, gdzie spoko. I dobra. Drugie auteczko. No. Kręćcie się wokół komendy, rozglądajcie się za konwojem więziennym, będziemy go odbijać. Jakbyście coś widzieli, dajcie znak, a my poszukamy jeszcze jakiegoś auta, żeby zblokować przejazd. Dobra, tą taktykę co ostatnio będziemy robić? To jest standardowy czy inny jakiś? Nie, rozbijemy się na 4 auta i będziemy pitować co się da z nich. Także jak będziecie mieli okazję, to zwincie drugiego szybkiego SUV-a, ale jakby nie było okazji, to nie jest wasz priorytet. Najważniejsze, żebyście pilnowali, żeby wam konwój nie uciekł. My najwyżej załatwimy inne auta. Dobra, okej. Okay. Dobra, jedziemy. Poszukamy jeszcze innych aut szybkich i SUV-ów i oni będą obserwować. Obserwujcie, jakby coś było, to gadajcie. Bo to auto jest spoko, ale ono nie jest za szybkie, nie? Coś nie zbiera się. Ale masę ma dobrą, więc się przyda. Pierdolnięcie ma do... Sheila poszła siedzieć. O, widzisz. Bo ona do mnie zadzwoniła, coś tam tato i... W końcu się rozłączyło, już nie oddzwoniła, więc nie wiem, o co chodzi. Może jej nie chcieli, wiesz, eskortować się. 45 na 21 za... Dobra. Ma na mniejszy wyrok, a Freeze'owi grozi 70. Okej. Okay. Bo. Też coś więcej przeskrobał, nie? Mhm. No cholera, jak trzeba, to nie ma tych fur, jak zwykle. Przy jubilerze podobno jeżdżą, tak mi zawsze Jacek mówi. Huntleye, nie Huntleye. No one generalnie w tych bogatszych jeżdżą miejscówkach, nie? Jeżeli weźmiemy jakieś sportówki, no ale lepiej by było ciężkie auta mieć. A, ciężkie takie. Teraz chyba zwiniemy inne i będziemy krążyć dwoma, bo... Cholera, dużo czasu to zajmuje. Dobra, biorę tego. Mhm. I szukamy dalej. Chyba się ma, oddaj auto. O, ale to zapitala fajnie. No, bardzo fajnie nawet. Brakuje nam jednego. Trudno, musimy mieć fulla, żeby zrobić odbijanie. Robimy, jak rozegramy to dobrze, to rozbijemy tych policjantów i ich porozwalamy i tak. Chodzi o zabawę. Musimy koniecznie wygrać. Ten jeden w te czy w te, to już nie robi aż takiej różnicy, moim zdaniem. A po prostu... Co tam? Hej, jest w pierdło, ale inni będą mieli konwój. I tak, już wiem, już organizuję ludzi. Dobra, tak. Hejga. No, więcej ich tam będzie w tym konwoju, to już w ogóle kozak. No kurwa, same sportowe auta, jak na złość nagle. Nawet jednego SUV-a nie ma. O, SUV-i to taki, którego szukam.
Kozak. A, to ten. Dobra, mam jednego zajebistego. Zaraz się znajdą inne pewnie. No spoko. My tutaj patrzymy, to więziarkę wyciągnąłem. Już się zbierają już. A, już się zbierają, dobra, dobra. To jest siódemka, dobrze pamiętam, bo jedno poszedł spać. Tak. Gina zawołałem do pomocy, zaraz tu przyjedzie. Oj, oj, kurwa. Gin to ich poskłada. Gin to jest wariat, on to jest... A nie około 10 z policjantów na placu i... 4 doliki ustawione do wjazdu. 10 policjantów, teraz się okaże, że oni w konwoju mają inny limit. Dawaj za mną po... i może coś znajdziemy przy tej okazji. Myślę, że jak będą za mną jeździć, to im się prędzej zrespi takich słów. Niż jak oni sami jeżdżą. A jak jeżdżę takim autem, to pewnie generuje podobne auto. Bo ciężarówka zajebista. O, jest. Bentley. I Huntley! Podoba to, że zostało. Dobra, organizuj tego Gina, gdzie go odbieramy. Przy ubiorze mieliśmy się z nim spotkać. Dobra, konwoju brak limitu. Dla nas też? Tylko dla nich? Będziemy jechali 4 autami, w każdym aucie po 2. Ustawiamy się za kierowcą każdy, nie? U nas jest w samochodzie 3. No to przesiadka jeden, szybciutko. Ja to za chwilę, my tam ten, się skumamy z wami, tylko odbierzemy tego ziomka. Gdzie on jest? Pod motelem jest. To rura na motel. Bo już ich będą ładować, bo wiezie... Busa weszło już 2 funkcjonariuszy. Okej. My jesteśmy niedaleko pod motelem, więc luz. I helikopter. To minus mamy 2, czyli z 6 jest z policjantów. Bo Helka się raczej nie liczy, nie? Witam pana. Pod którym motelem? Weź no zadzwoń do niego i tak na szybko się zgadamy, bo czas leci. Sorry, odciął mnie. Gdzie jesteście? Pod motelem. A ty? Dobra, gdzie jesteś? A ciężarówkę brać? Gdzie ty jesteś, pod, powiedz? Ja pod jubilerem. Kurwa, to ja już jadę sam po niego, wykołujcie pod tą komendę i się przegrupujcie. A ciężarówkę brać? Taką nie bierz. Ja cię odbieram do tego, do auta. 4 szybkie wozy będą. Nie chyba planują subami się przemieszczać. Busy. No to git. Już mamy słów. Za mną siądź. Dobra. Ale będzie kozak. Ale będzie akcja. Darze, weź. Oko, damy sobie radę. Tym bardziej, jak ich będzie tam 2 w śmigłowcu. Plaga z YouTube. Ciera bardzo, plaga. Dobry, daj. Amunicję mam tak. Dobra, gdzie sytuacja? Mamy się spotkać? Odebraliśmy go. Gdzie mamy pojechać? Kogo odebraliście? Gino. Kto jest u mnie? Palmo. A ty byłeś w tej naszej ósemce? Tak, stary. Tak, byłem. Czy ja pojechałem nie, po niego? Nie, no. Się poustawiali jeden dobra, z drugim. Dobra, kurwa już. Nie odcięło na sekundkę dosłownie. A, dobra, ja mam Palmę u siebie. Jak tam sytuacja pod komendą? 3 eksplorery, 1 więźniarka. No. Ale nie wiedziałem. Zostawiałem jeden za drugim na razie. Mam radę, żeby po szpital pojechać, czy lipa? Po co? Co? Po co? Podjedziemy po szpital, już mam więźniarkę, masz w stopku. O, dobra, dzięki. Niech on wejdzie na radio. Wejdź na radio. To musi tam napisać lekturę. Dobra. Lecę szybciutko do motelu po ten pandesz. Ale ja mam z sobą, to ja masz mogę ze sobą? Dać. Dałeś mu już? Tak, dałem. Dobra, git, to niech się poskłada. Dobra, helka w powietrzu, a słów jeden bus. Ustawiły. Oni z dołu ruszają, tak? Tak. I odbierzcie 3 od nich, bo oni we 3 siedzą. Gdzie są 2 słowy jeszcze? Z komendę wszyscy go. Jesteśmy od strony Seulu, między Seulem a komendą jesteśmy. To widzimy was, my jesteśmy po drugiej stronie. George, ty jesteś w Amaroku? G-klasie. No to podejrzyj tą G-klasą. Musimy się przegrupować, bo w Amaroku są 3 osoby, a powinny być 2. Wszyscy się muszą skupić tutaj. Radę, czek. Prawda. No, wy nie mieliście jeszcze jednego auta? Tu przed nami stoi białe, to można wziąć sobie. Wziąłem bojówkę z motolu. Dobra, trzeba skroić jeszcze jedno auto i się przegrupować. 4 auta po 2 osoby. Kurwa, ja go zawinąłem z jego auta, bo on pojechał po niego, zamiast wziąć tamtego. Nieźle. Gdzie ten konwój stał? Na górze, na dole? Dole. Dobra, stoi cały czas. Jeden Explorer chyba na zwiady pojechał. Jak mają helikopter, to chyba się nie muszą martwić zwiady. Helka się chyba zalicza, nie? Też. No na pewno tak. Na 100% tak. Nie ma takiej opcji, żeby latali, a nie byli brani pod uwagę. Dobra, proszę nie zderzajcie się, bo auta są potrzebne w stanie perfekcyjnym. I ten... Dobra, G-klasa zostaje na miejscu, bo jest najszybsza. Obserwuj, czy wyjeżdżają. Reszta niech się kręci wokół komendy, żeby nie było tak, że na chama stoimy. Wszyscy są 2, każdy siedzi za kierowcą. Plan był mówiony wcześniej, czy nie? Już mówię, jaki jest plan. Plan jest taki, żeby każdy z 4 pojazdów wziął sobie na cel 1 z pojazdów policji. Podjeżdżacie, krzyczycie, rozwalacie opony. Chodzi o to, żeby ich rozbić na jak największym terenie. Wtedy będzie ich najłatwiej dorwać. Jeżeli jakieś auto odpadnie z konwoju, a konwój się nie zatrzyma, to zostawiamy go spokojnie. Niech se stoi, a my jedziemy dalej. Czyli odłączamy po kawałku,
Jak zostanie główny kawałek, czyli więźniarka, to ją atakujemy wszyscy. Pamiętajcie, żeby dużo krzyczeć do nich, bo jedziemy na 4 auta. Kurwa, ten co robi, no. Lewą stroną moją, nie? Dzięki. Coś to lewą stroną moją podjeżdża do nich. No mój stoi. Długo się strasznie zbierają. Ile będzie tych policjantów, skoro tam w powietrzu jest helka? Chyba, że stwierdzą. Jeżdżałem górą. Jechali górą. Do strony. Dobra. Patrolujcie za nimi. W którą stronę jadą? Koło garażu. Ci powiem. A, dobra, dobra. Spokojnie. Na luzie. Niech sobie wyjadą na jakąś autostradę albo coś i tam dopiero zaczniemy. Dobra, są na autostradzie. Rura. O kurwa. Dobra, Amarok, bierz tego na końcu, co jest za nami teraz. Dużo krzyku. G-klasa dalej, G-klasa dalej. Jeźdź G-klasa. Amarok zostaje tylko z nim. Przebijcie mu opony, niech tam zostaje. Zaczęli do nas strzelać, dobra, pełny ogień. Oni strzelili pierwsi. Kurwa, niezły policjant, co mnie ostrzelał już. O Jezus! To nieźli, kurwa. Zaczęli do mnie po prostu walić, o tak. Dobra, ziomek, zaraz się zatrzymujemy. Jak tam Amarok? Żyjecie? Przebite opony dwóch zakutych. Jadę dalej. Gdzie jesteście? Dalej autostradą, stoimy pod wiaduktem. Dobra, i jadę. Klasa ma dwie przebite, jak coś. Gdzie za mną jeszcze jedno auto? Strzelają się z wami policjanci. Strzelamy. Wjedziecie im idealnie na plecy. Dobra, jak coś to objeżdżam od... Uważajcie na helikę, mogą na plecy wjechać. Dobra, dobiegam. Jeden leży. Kolejny leży. Uwaga na lokalny. Drugi leży. Leży. Dobra. Ostatni został. Dobra. Dwóch. Leży. Jeden leży. Leży. Drugi leży. Dobra, zbieramy naszych, spierdalamy. Rozejrzyjcie się, czy gdzieś leżą zielone kurtki. Jak leżą, to zbieramy i uciekamy. A, mam jednego. Nie zbierajcie z nich rzeczy, po prostu zbieramy naszych. Jest... Halo? 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 Jesteś? O, to my tu, jesteśmy tutaj. Dobra, dobra, otwórzmy drzwi. Organizujcie jakieś auta, które mają opony. Wychodzę. Rozkuj mnie, dzięki. Mam jeden radiowóz czteroosobowy. Puszczamy. Dobra, szybko, skakujcie. Go, go, go. Ja siedzę. Ale. Go, go, go! Wziąłem Maroka. Jeszcze jedno miejsce, jakby skakuj. Dobra, widzicie jakichś zielonych? Nie. Dobra, odliczamy na radiu. Ja jeden. Diabeł dwa i z ranem jeden. George plus jeden. Pająk? Co z pająkiem? Mam pająka tutaj. Puszki na żywie. Dobra, nie uciekajcie, pokręćcie się dookoła, sprawdźcie wszystkie kąty, czy aby na pewno każdego zabrać. Widzę jednego naszego, co siedzi na podłodze chyba. A, to wy, dobra. Co jest? Właściwie dziwna sytuacja, bo się nie da go wziąć, nie wiem. No jak to się nie da? No trzymasz go. A, tylko próbuję go wsadzić do samochodu i wiesz. No nie próbuj go wsadzić do samochodu, po prostu go weź. Ale no, musisz go najpierw rozkuć, nie? Tak, jest rozkuty. No. Podnieś go jeszcze raz. Albo lepiej, ja spróbuję. Dobra, odsuń się. Obserwujcie okolice cały czas, czy ta ten helka nie ściga. Nie celujcie do lokalnych. Tu jeszcze środkowe miejsce. Właśnie zamienimy i tu go tam z tyłu położysz. Ta. Dobra. Jedźcie do góry po prostu, zawijamy się stąd. Dobra, skręcamy się. Tutaj tym zjazdem i w lewo. Ja go jakoś stąd wyniosę, bo kurwa, no nie da się go do auta wsadzić. Spróbuj do mnie. No, to nie jest dobry pomysł. Już widzę, że to nie jest dobry pomysł. Chyba, że tu z tyłu wsiądę, poczekaj. No właśnie, próbuj na hama. Dobra, no i git. Oj. No nie git, całkiem nie git, kurwa. Motyla, nowia. Kto ma bandaż? Cóż, to jest uparty, ja pierdolę. Ktoś ma bandaż? Ja już nie mam, wykorzystałem. Ja się kurwa zaraniłem. A widać było, że to nie zadziała. Nie, jest git. I pojechaliście za nami? Nie.
No to kurwa, jedźcie. Jesteśmy naprzeciwko sklepu z ziołem. Obok sklepu z ziołem. No nie da się kurwa nic z nim zrobić. Nie wiem, czemu on się tak zbudował. Obok sklepu z ziołem. Widzieliście, gdzie biegnę. Pojedźcie tam po prostu. To jest za rogiem. No kurwa, nic się z nim nie da zrobić, nie? Po prostu się nie da. Wyłącz sobie te sygnały. Dobra. Nie wiem, czy nie znam na tych. Okej, okay. I pucha, ilu masz w aucie? Dwóch. Ale ty masz tych, co uratowaliśmy. Jedź na szpital tym autem małym, czarnym. Jedź. Gdzie jest reszta aut? No, Amarok tutaj na dachu. Macie radio przecież. Dobra, Amarok, ilu masz ludzi u siebie? Amarok się wywalił, teraz wziąłem i na auto już jadę. Mam ja plus jeden. Tu tak czy siak chyba brakuje. W radiolce jest jeden zielony i dwóch, co ich odbiliśmy, tak? Tak. Jest jeszcze jakieś auto czwarte? Tak, mamy tu czwórkę. Cztery osoby? Tak. Dobra, jak jesteście bezpieczni i cali, to się cofajcie i bierzcie, co się da. Tak zwany kevlar dla ubogich to miał być. Jest medyk? Jest na szpitalu. To jest standardowa taktyka z naszymi rannymi? Tak. Radio trzecie. Pałek, gdzie odbierz? Tutaj coś pomóc? Czekać pod tym szpitalem? Dobra, rura tam na autostradę wjeżdżaj. Od razu. I odwieź tych, co ich odbiliśmy w bezpieczne miejsce. Niech już oni będą z głowy, bo oni cały czas są ponad naszą ósemkę i ich nie potrzebujemy tutaj. Powtórz, bo tu mnie zagłuszyli. Wywieź w bezpieczne miejsce tych, co ich odbiliśmy i niech spieprzają gdzie indziej, bo nie są nam tutaj potrzebni do niczego. Dobra. Policja? Jedź, cały czas. Jedź. Na miejscu już jest kupa policji, nie ma co tutaj przyjeżdżać. Na miejscu strzelaniny kupa policji, trzymajcie się z daleka. Spieprzamy stąd po prostu. Najważniejsze, że odbiliśmy swoich. Helikopter cały czas latał, ale nie było dużo. Jeżeli rozwaliliśmy po prostu bez problemu, tam było 6 policjantów. Nie wiem po co teraz dodatkowych tyle jednostek dojechało, bo nie powinno. Teraz ich nie zlutujemy, bo ich jest pełno, nie? No to ja się muszę podleczyć i się wtedy skumamy. A póki co krążymy. Trzymajcie się niedaleko szpitala, bo stamtąd będzie wyłaził nasz jeden, no nie? Niedługo. Dobra, odbici są bezpieczni? No to kumaj się do George'a, żebyście jeździli wszyscy razem. Ja się tylko podleczę i też do was wbijam. Stawić radiolkę czy zmienić na mnie przy połowie wóz? Jeszcze raz? Radiolkę zutylizuj, wywal gdzieś w krzaki i weź jakieś inne auto, tak? Bo to bardzo duży problem byłby, gdyby nas widzieli w tym radiowozie. Dziękuję wspieraczą za wspieranie kanału. A tu macie listę nowych wspieraczy. Fajna, nie? Zostań wspieraczem.